Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 20 grudzień 2011 rok, wtorek, Jan 14, werset 3. Miejsce dla nas. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Noszenie brzemion. Galacjan 6:2-5. Jakie pouczenie kieruje Paweł do wierzących w Galacji obok wezwania do podnoszenia upadających? Zobacz Galacjan 6:2-5, Rzymian 15:1, Mateusza 7:12. Rzymian 15:1. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Galacjan 6:2-5. Jedni drugich rzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim, albowiem każdy własny ciężar poniesie. Greckie słowo przetłumaczone jako ciężar, Galacjan 6:5, to baros. Dosłownie odnosiło się ono do ciężaru lub ładunku przenoszonego przez kogoś na dużą odległość. Z czasem słowo to stało się metaforą wszelkiego rodzaju problemów i trudności, takich jak brzemię pracy przez cały upalny dzień. Choć bezpośredni kontekst zalecenia Pawła jedni drugich brzemiona noście, Galacjan 6:2, na pewno obejmuje moralne potknięcia współwierzących, wspomniane w poprzednim wersecie, to jednak pojęcie noszenia brzemion, jakie ma na myśli apostoł, jest znacznie szersze. Rada Pawła ukazuje kilka duchowych aspektów chrześcijańskiego życia, których nie powinniśmy przeoczyć. Po pierwsze, wszyscy chrześcijanie dźwigają brzemiona. Nasze brzemiona mogą się różnić rozmiarem i kształtem oraz rodzajem w zależności od opatrznościowego porządku naszego życia. Dla niektórych jest to brzemię pokusy i skutków moralnych upadków, jak Galacjan 6:1. Dla innych może to być fizyczna dolegliwość, choroba umysłowa, kryzys rodzinny, brak pracy, demoniczna opresja albo jedna z wielu innych możliwych trudności. Z pewnością nikt z chrześcijan nie jest wolny od brzemienia. Po drugie, Bóg nie chce, byśmy dźwigali wszystkie nasze brzemiona samotnie. Niestety, często zdarza się, że chętniej pomagamy innym nieść ich brzemiona, niż pozwalamy, by inni pomogli nam nieść nasze. Paweł potępia taką postawę pozornej samowystarczalności, jako nacechowaną pychą, która nie pozwala nam przyznać, że także my jesteśmy słabi i potrzebujemy pomocy. Taka pycha nie tylko pozbawia nas wsparcia ze strony bliźnich, ale także staje na przeszkodzie pełnieniu przez nich służby, do której Pan ich powołał. Wreszcie Bóg powołuje nas do dźwigania brzemion bliźnich, gdyż przez nasze czyny przejawia On swoją troskę i daje pocieszenie. Ta prawda jest oparta na fakcie, że Kościół stanowi ciało Chrystusa. Paweł ich zilustrował to pisząc, ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Zwróć uwagę, że Bóg nie udzielił Pawłowi tej pociechy na skutek jego osobistych modlitw i poprzez oczekiwanie na Pana, ale przez przyjaźń przyjaciela i przez dobre wieści, które on przyniósł. Ludzka przyjaźń, dzięki której jedni drugim pomagamy nosić swoje brzemiona, jest częścią celu, jaki Bóg wyznaczył swojemu ludowi. Co powstrzymuje cię od poszukiwania pomocy? Duma, wstyd, brak zaufania, poczucie samowystarczalności.
Jeśli potrzebujesz pomocy, dlaczego nie poszukasz kogoś, komu możesz zaufać i nie poprosisz go o wsparcie w niesieniu twoich brzemion? Dziękuję.